Cztery oczy z Bogdanem Topolskim. Dzień dobry Państwu. Ojciec Suwałki Blues Festival, jego dyrektor artystyczny. Bogdanie, 12. edycja, już. Jutro koncert otwarcia. Blues zagościł na dobre w Suwałkach w postaci festiwalu w 2008 roku, ale wcześniej było go tutaj słychać. Był Browar Blues Band, Kociamber, Blue Express, Deszcz. Czy to dzięki nim blues wyrósł w Suwałkach? Myślę, że troszkę tak. Oprócz tego jeszcze wymieniłbym zespół Night Cam, który na początku też grał bluesa. Myślę, że blues był taką naturalną, takim naturalnym przejściem z muzyki takiej rockowej, bebopowej z lat 70. Później właśnie, jak wspomnieliśmy, Browar Blues Band, też umiejscowienie Suwałk między takimi miastami jak Białystok i Olsztyn, gdzie są również organizowane festiwale bluesowe, to są jedne z najstarszych festiwali bluesowych w Polsce, bardzo znane, bardzo znamienite. Później Kawa z Deszczem, Night Cam, organizacja różnych imprez przez placówki kulturalne i oświatowe w Suwałkach, koncertów bluesowych. Była kiedyś taka impreza, Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki organizował Wiosło Jadźwiga. To były nie tylko blues, ale różne gatunki, ale tam też zaczęliśmy wprowadzać blues. Koncerty w klubach Rosmarino, mniejsze lub większe, lokalne. I w 2007 roku miasto, będąc partnerem w takim projekcie różnych miast z Europy, poznaliśmy miasto Notodden. Okazało się, że miasto Notodden jest organizatorem jednego z największych festiwali bluesowych w Europie, Notodden Blues Festival. Zaprzyjaźniliśmy się, zorganizowaliśmy w 2007 roku w ramach tego projektu taki koncert w kręgu bluesa. Wystąpili tam wykonawcy z Suwałk, z Litwy i właśnie z Norwegii. I to był przyczynek, odwiedziliśmy również Notodden i po tych odwiedzinach pan prezydent Józef Gajewski zaproponował mi, czy nie moglibyśmy takiego festiwalu zrobić w Suwałkach, czy mamy jakąś tradycję. Ja oczywiście powiedziałem, że Suwałki mają tradycję bluesową i mają dużą historię i myślę, że można by było to zorganizować. I w 2008 roku udało się zorganizować pierwszą edycję Suwałki Blues Festival. No właśnie, a ten festiwal właściwie to narodził się z wielkim hukiem, dlatego że już po pierwszej edycji czytelnicy twojego bluesa ogłosili go wydarzeniem roku. No tak, to było niesamowite wydarzenie, zwłaszcza że tych festiwali w Polsce mamy troszkę. I Rawa Blues, i Jesień z Bluesem, i Mosznicki, Noce Bluesowe, i mnóstwo innych wielkich festiwali, a tutaj raptem w takiej mniejszej miejscowości taki festiwal. To było też spowodowane tym, że prezydent Gajewski chciał, żeby ten festiwal od razu był od początku zauważony, żeby był bardzo dobrze przyjęty, żeby były gwiazdy, żeby budżet festiwalu pozwalał na to, żeby zorganizować go bardzo dobrze. I od początku było takie myślenie władz miasta, żeby jednak ten festiwal wspierać. Później przerodził się ten festiwal w imprezę wiodącą w Suwałkach. Imprezę, dzięki której Suwałki są sławne nie tylko w Polsce, w Europie, ale i na świecie. Jest to taka impreza promująca miasto. Już podczas pierwszej edycji zaskoczyliście i wykonawców, ale też publiczność pewnym zabiegiem. Pojawiły się
na festiwalu dwie sceny. Kto to wymyślił i dlaczego tak się stało? Bo pomysł był po prostu genialny. Jeżdżąc na różne festiwale w Europie i w Polsce, kiedy otrzymałem taką propozycję zorganizowania takiego festiwalu, to wymyśliłem, to jest mój pomysł autorski, żeby były te dwie sceny. Jest bardzo fajne miejsce w Parku Konstytucji 3 Maja, bardzo naturalne miejsce. My nie mamy żadnego amfiteatru, nie mamy też takiej naturalnej rzeki, jeziora. Także to jest taki festiwal w mieście, ale udało się to zorganizować. Niektórzy nawet porównują do festiwalu bardzo znanego w Stanach, Chicago Blues Festival, że też właśnie można spędzić miło czas i słuchać muzyki na trawie. I te dwie sceny to też był taki pomysł, żeby będąc na festiwalu, nawet jako muzyk, ale jako słuchacz, mnóstwo czasu poświęcamy słuchając jakby prób zespołów. Niektórzy się denerwują, nie mają co zrobić z czasem, to jest przeważnie około pół godziny do godziny. I stąd ten pomysł ustawienia tak scen, że to praktycznie nie przeszkadza, że na jednej scenie jest koncert, a na drugiej zespół może robić próbę. Poza tym też publiczność może ma 10 minut na przejście i to też jest takie fajne, bo przychodzą osoby z jednej sceny pod drugą scenę. Ale też chciałbym wspomnieć jeszcze, oprócz dwóch scen, też jest pomysłem, może nie stricte autorskim, ale jakby zwiększyłem ilość klubów, bo to jest ważne. Często festiwale kończą się koncertami plenerowymi i później jest jeden gdzieś klub oddalony w ogóle od miejsca koncertu, a tutaj mamy wszędzie bardzo blisko. Mamy 5-6 lokalizacji. Te lokalizacje oczywiście przez lata się zmieniały, ale dzięki restauratorom suwalskim i ich inicjatywie i pomysłowości i zainteresowaniu głównie i wkładowi pracy, tych klubów może być właśnie 5 lub 6 i te kluby cieszą się bardzo dużym powodzeniem i zainteresowaniem. Kiedy powiedziałam, że przed naszym nagraniem, że jesteś ojcem Suwałki Blues Festival, zażartowałaś i odpowiedziałaś, że nie ojcem, tylko matką. A Jan Chojnacki po pierwszej edycji Blues Festiwalu powiedział, że w Suwałkach stał się cud. Czujesz się, Bogdan, cudotwórcą? Nie do końca. Myślę, że to na ten cud, jak powiedzieliśmy, to składa się chyba dużo, wiele różnych spraw. Na pewno właśnie to, że był taki pomysł, akurat trafiliśmy na dobry moment, na to, że władze miasta chciały w to wszystko wejść i to finansować, bo jednak są jakieś tam pewne środki przeznaczone, które można by było przeznaczyć na inne cele, na przykład może bardziej potrzebniejsze, ale po tych kilku latach tego festiwalu wydaje się, że mieszkańcy identyfikują się z tym festiwalem, są zadowoleni z tego i chcą, żeby ten festiwal dalej funkcjonował. Też wiem, że od wielu lat osoby, które kiedyś mieszkały w Suwałkach, mieszkają poza Suwałkami, specjalnie wybierają datę urlopów czy spotkań klasowych właśnie w terminie, kiedy jest organizowany festiwal, żeby spotkać się tutaj, żeby czuć tą atmosferę i jednak żeby mówić, że są Suwałki i właśnie, żeby być tutaj właśnie. I wydaje mi się, że może nie cud, ale wszystkie różne jakieś takie składowe elementy sprawiły, że ten festiwal udało się zorganizować. Oczywiście też i pomoc programu trzeciego, Trójki, Jana Chojnackiego, pana Jerzyka, pana Andrzeja Matysika i wszystkich innych, teraz już nie wymienię z nazwisk, którzy pomagali nam to wszystko organizować, którzy podpowiadali, jak to zorganizować, jak to zrobić. No i też nie zapominajmy o organizacji wcześniej Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki, a teraz Suwalskiego Ośrodka Kultury, wszystkich pracowników, bo to jest bardzo duże przedsięwzięcie. Generalnie na świecie są to festiwale prywatne albo organizują to stowarzyszenia. Tutaj mamy placówkę kultury, która nie tylko organizuje przez cały rok festiwal, ale ma mnóstwo różnych innych imprez i naprawdę jest bardzo trudno zorganizować taki festiwal i oprócz tego jeszcze realizować inne działania, także tutaj też trzeba ukłonić się w kierunku wszystkim pracownikom, w kierunku dyrekcji, i że po prostu mają czas i czasami to jest nawet poza takim wymiarowym czasem pracy. Jeremy Spencer uważa, że, i tutaj się posilę kartką, tutejsza publiczność traktuje artystów jak gwiazdy,
ale nie przez dystans, a radość z ich obecności i tego, co mają do zaoferowania. Tak powiedział po Blues Festiwalu, tym pierwszym z 2008 roku. Trudno jest zaspokoić oczekiwania suwalskiej publiczności? Myślę troszkę tak, bo publiczność jest bardzo różnorodna, a mamy tutaj imprezę masową i chcielibyśmy ją skierować do wszystkich. Różne są gatunki, gusta muzyczne, różne są gatunki, każdy słucha najróżniejszej muzyki. Mieszkańcy może chcieliby przychodzić najbardziej łatwiejszą muzykę, ale myślę, że to się wszystko troszeczkę zmieniało. Mieszkańcy Suwałk nauczyli się troszeczkę słuchać tej muzyki, reagować na grę instrumentów, na grę muzyków, na improwizację, oklaskiwać to. I myślę, że to też taka forma tego festiwalu, można powiedzieć, nawet edukacyjna jest w pewnym sensie, że teraz widzę, kiedy przyjeżdżają, kiedy jestem na koncertach Suwałka, kiedy przyjeżdżają artyści, publiczność zachowuje się naprawdę wzorowo, profesjonalnie i tutaj nie możemy nic zarzucić. A myślę też, że ta muzyka, ten blues jest taki, że jednak sprzyja ku temu, żeby to była muzyka bardzo przyjemna. Kontakty międzyludzkie w tym momencie są też bardzo miłe i przyjemne. Ta muzyka nastraja do uśmiechu, a nie do jakiejś nienawiści, czy niezgody, czy jakichś innych spraw. Także myślę, że to te wszystkie elementy, też właśnie to, że jest to miejsce, jest ten park, to wszystko sprawia, że czujemy się wszyscy dobrze i oprócz tego coraz więcej mamy przyjezdnych, którzy chcą tą atmosferę również chłonąć. A ja pamiętam, pierwszy, drugi festiwal to był taki ciasny tłum przy jednej czy przy drugiej scenie, natomiast w tej chwili na Blues Festiwal to tak. Trawniki, kocyki, krzesełka, rozluźniliśmy się zupełnie, fajnie sobie tego słuchamy, a w tym wszystkim jeszcze mnóstwo czarnych koszulek z grafikami Kazika Gomułki. No na tym mieście, na tych koszulkach nasze miasto ma i swój klimacik, a my też nie zawsze święci jesteśmy. No tak, tak, to jest też chcieliśmy zrobić, żeby też to nie było takie konwencjonalne. Autorem logotypu jest Stanisław Woś i to też było, taką krótką mogę powiedzieć historię na temat wyboru. Ogłosiliśmy konkurs, przyszły same bardzo dużo zgłoszeń, ale to wszystko było w komputerze realizowane, nie było w tym żadnego życia. Później ogłosiliśmy drugie i właśnie tu już jak gdyby naturalna kreska, wszystko naturalnie, rysunek narysowany, a nie gdzieś zrobiony w komputerze. Tak samo było z koszulką. Kazimierz Gomułka rysuje to od 12 edycji tą koszulkę zmienia. Czasami niektórym już może zbrzydły te koszulki, że ciągle jest to samo, ale niektórzy wszukują się i starają się wynaleźć różne szczegóły. Także no na razie nie przestajemy, na razie pan Kazimierz ma jakiś pomysł na to, także myślę, że te koszulki są znane, mimo że są bardzo podobne, ale udaje nam się bardzo dużo tych koszulek sprzedać i widzę, że artyści w całej Polsce noszą i nie tylko artyści. Jest to bardzo dobra reklama dla naszego festiwalu. Bogdan, ja wiem, że ty w pierwszej chwili będziesz chciał odpowiedzieć wszyscy, ale zapomnij o istnieniu tego słowa. Która z dotychczasowych gwiazd, z dotychczasowych wykonawców na tobie, Bogdanie Topolskim, zrobiła największe wrażenie? No na pewno Warren Haynes ze swoim zespołem, to jest od początku lat 80. Słuchałem tych płyt i sprowadzenie tego artysty do Suwałk to jest, czy była, no, niesamowitą sprawą. Na pewno Joe Bonamassa, który po naszym festiwalu jeszcze wcześniej zagrał w Londynie i po naszym festiwalu jak gdyby jego rozpoczęła się kariera na dobre. Także to też warto wspomnieć. Na pewno Glenn Hughes, basista i wokalista. Może to nie był do końca blues, ale naprawdę bardzo dobry koncert. Na pewno w tamtym roku Nuno Mineiro z Brazylii. Tych artystów było mnóstwo. Nie tylko gitarzyści, ale również i wokaliści. Również zespoły, jak Trumpet and the Foot. Naprawdę było sporo tych wykonawców i nie tylko sławne nazwiska, było dużo, dużo wspaniałych wykonawców mniej znanych.
A ty w czasie blues festiwalu masz czas czasami przystanąć pod sceną i posłuchać tego, co się na niej dzieje? No tak, do tej pory nie miałem tego czasu, ale tak od dwóch edycji staram się znaleźć ten czas, staram się przywitać z każdym zespołem, zapytać, czy wszystko jest w porządku, starać się, żeby było jak najlepiej. Tu też chciałbym wspomnieć, że staramy się zrobić ten festiwal tak, żeby artyści i wykonawcy czuli się tutaj jak w domu. Staram się to tak zrobić, jakbym organizował koncert dla siebie, dlatego myślę, że staramy się to wszystko spełnić jak najlepiej. Tak, mam czas, staram się oczywiście oglądać i nie zawsze tego czasu mam aż tak dużo, ale naprawdę od dwóch, trzech edycji staram się obserwować więcej, nie tylko na chwilę, na moment, ale staram się oglądać zespoły, staram się też poczuć tę atmosferę przede wszystkim. A twoje największe festiwalowe marzenie to? Myślę, że chciałbym, żebyśmy mogli przez następne kilka lat kontynuować ten festiwal w takiej formie, jaki jest, z lekkimi małymi zmianami, z lekkimi towarzyszącymi imprezami, które mogą się zmieniać, ale generalnie, żeby tego nie zepsuć i żeby to kontynuować, żeby móc mieć wsparcie finansowe w postaci środków z Urzędu Miasta, sponsorów. Staramy się też o telewizję jakąś, żebyśmy mieli troszeczkę bardziej widoczni, chociaż mamy naprawdę dobrą markę, dobrą renomę, dobrą reklamę. No i chcielibyśmy też spróbować znaleźć takie środki finansowe, żeby móc zaprosić super gwiazdy jak Jeff Beck, czy Eric Clapton, czy John Mayer. Także tutaj w tym kierunku będziemy starali się. Są to ogromne koszty pokrywające, które mogą pokryć nawet pół naszego budżetu, także w tym momencie nie jesteśmy w stanie, ale dlaczego? Będziemy o tym marzyć, myśleć i starać się to zorganizować. Dziękuję ci bardzo za rozmowę i widzimy się na koncercie otwarcia. Tak jest, dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za uwagę, do zobaczenia.